Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś w grze Elden Ring. No i tak, odcinek drugi, od kiedy... No i tak, musiałem zmienić parę rzeczy znowu, jeśli chodzi o ustawienie, a powiedzmy, związane z nagraniem. I no co. Ja jestem już świadom tego, że nieważne, czy jakiego kodeka używam i jakie ustawienia. Niestety, ale no, powiedzmy, że FPS będę tracił, jeśli nie będę grał na 1080p zamiast 4K. Chociaż właśnie, co jest zaskakujące, jak gram sobie prywatnie, to wszystko jest okej. Ale dobra, mniejsza z tym. Więc tak, dzisiaj znowu gram na zmniejszonej rozdzielczości, tym razem testując w ogóle granie w oknie całkowicie. Nie tylko na mniejsze, gram mniejsze. Dzisiaj mogę wam powiedzieć, że mam bardzo wielkie i ambitne plany związane z paroma rzeczami, które odkryłem niedawno z moją, można powiedzieć, postacią, więc tak, nową postacią prywatną, bo tak, usunęło, to wiecie, mi się wszystko, ale dobra, mniejsza. A więc pierwsza sprawa, którą chcę się zająć, to pokażę wam coś, co odkryłem. A nie do końca wiem jeszcze, co to jest, jak to do końca działa, tak w 100%, bo nawet nie sprawdzałem, ale wiem, że to coś nowego, więc póki jeszcze o tym pamiętam, gdzie to było ustawienie. Pokaż samouczki, włącz, na wszelki wielki. I tak. Jedziemy po prostu, zaraz zobaczycie. To jak, gdzie, kiedy. Test, tak, okej. Bumper na szybkie ataki działa prawidłowo. Wszystko działa prawidłowo, jakoś to będzie dobrze. I zobaczmy, dokąd to prowadzi. No, dobra. Jak widzicie, musiałem zrobić przycięcie znowu, byłem zmuszony, ale... mówię cokolwiek. Teraz, kiedy już przy tym jesteś, to... Czy to jest... Dobra, to jeszcze kawałek. Zaraz. Razem coś, czego nie znałem wcześniej, ale dobra, mniejsza. Zobaczmy to na szybko, po czym pójdziemy zaraz dalej. I co to? Okej, okay, halo. A, okej. Okay. Jakaś czołowa łza dojrzała. Okej, okay, coś tam gada. O, sadzonko, słodka sadzonko z cudownego złota. Twoja kryształowa łza dojrzała, dobra. Nie powiedzieć wam, że gada o czymś związanym, można powiedzieć w 100% szczerze. Chciałem zrobić. Ale o tym za chwilę, zanim to tylko widzę, że jedna rzecz mi się przestawiła, to tak to poprawię. Od razu lepiej. I tak, dobra, bo widziałem, że właśnie tak na mikrofonie miałem trochę przestawione parę rzeczy. Ale mniejsza o to. Jedziemy dalej. Zresztą powinien powiedzieć bliżej. Zależy, jak na to patrzeć. I czy to tutaj? Nie, tutaj dalej idą oni. Jeszcze kawałek musimy pojechać. A nic takiego, spokojnie. Zaraz będzie wszystko ok. I tak, wiem, że pewnie większość z was się teraz Margita, czy Margita, ale nie pamiętam do końca. Ale chyba Margita spodziewał pewnie w tym odcinku. Ja niestety mam inne plany. Tam niestety, może i na szczęście. Ale tak, obiecuję, że spróbujemy dzisiaj z nim zawalczyć. Bo zajmę się tym tutaj. Powiem szczerze, to co właśnie chcę wam pokazać w tym momencie, pomijając to, że to też będzie zwiedzanie nowych terenów, bo tak, mam dużo w planach, to będzie po części też coś, co można w sumie umożliwić pokazanie Margita statystykami. I tak, no i ogólnie jest trochę ciekawych rzeczy do zebrania, podniesienia i w ogóle ciekawych rzeczy. Tutaj też ktoś woła o pomoc. Ale tak, nie sprawdzałem tego jeszcze. Gdyż, powiedzmy sobie szczerze, te tereny tak trochę przeszarżowałem, jak tutaj byłem. Szukając właśnie nowych jakichś elementów, takich typu właśnie jak struktury czy coś. Głównie jaskini, ale no. Zamiast jaskini znalazłem za to dwie inne rzeczy, które w moim odczuciu są tutaj niezmiernie cenne, w szczególności dla postaci taką jak ta, którą prowadzę w tym momencie. Ale tak, mniejsza z tym. Najpierw jesteśmy w trzecim kościele
kościele Mariki, który właśnie ma w sobie chyba najciekawszą rzecz, którą spotkałem, bo nie wiem jeszcze do końca jak to działa, a konkretnie świętą muzę, którą akurat znam, bo jest to coś, co pozwala, dokładnie mówiąc, a, dobra, nie tworzenie przedmiotów. Aha, wszystkie teraz menu będą się z samouczkiem pokazywały, ale co chciałem, proszę, właśnie, zwiększa moc świętej butelki, więc no. O, jest ciekawsze. Butelka niesamowitego eliksiru. Wcześniej tego nie czytałem, bo miałem wyłączone, ale tak. Pod pomniejszymi złotymi drzewami, a także w innych zakątkach ziem pomiędzy, można znaleźć kryształowe łzy. I to właśnie wiedziałem, że są te łzy. Nie wiedziałem do końca co i jak, ale tak. W miejscach łaski możesz zmienić dwie łzy w butelce... Zmieszać dwie łzy w butelce niesamowitego eliksiru. Pozwolić to na wytworzenie eliksiru o różnych właściwościach. I okej, mam tu właśnie kryształ, szkarłatną kryształową łzę i tą butelkę. Aha, czy mogę w ogóle coś z tą butelką teraz zrobić? Bo tak nie sprawdzałem jej wcześniej. A, mogę ją wypić i to nic nie robi. Okej. Ale tak, właśnie teraz jest już... O, mogę porozmawiać z Meliną? Bo wcześniej nie rozmawiałem. Ciekawa sprawa. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. A. O, okej, to pogadajmy w takim wypadku. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. Okej, dobra, ale mniejsza. I właśnie opcja zmieszania niesamowity eliksir, który nie sprawdzałem i widzę, że tutaj po prostu mogę i... Ale co to jest? Przywracę połowę max perzec. O, okej. Teraz to będzie już po prostu tak działało, że mamy jakby dodatkową butelkę. Zaraz zobaczymy. Ale tak, ja tutaj nie przylazłem po to. To jest tylko przyjemny dodatek do tego wszystkiego. Ciekawe w ogóle, gdzie będzie więcej takich łez. Ale główne, można powiedzieć, powód do radości będzie za chwilę. Przynajmniej dla mnie. I to od razu mi nie chodzi o to. To nawet nie wiem, co to jest, bo teraz to znalazłem. Chcesz się udać w inne miejsce? Nie. A, okej, okay. Nawet nie wiem, co to jest. Teraz przypadek dosłownie, mówię wam szczerze. Znalazłem. Ale tak, ja tu przychodzę po coś innego, co moim zdaniem jest dużo, dużo, dużo cenniejsze. Na postaci taka jak ta. Po tego żuka. Wiesz, skrywam w sobie, uwaga, uwaga, popiół wojny, święte, ostrze. A, dobry, duchowy strumień to nieistotne. I tak, święte ostrze, niektórych może zastanawiać pewnie, o co z tym chodzi. Ale no, mówiąc wprost. Po prostu mamy do czynienia z popiołami, które dają właściwości święte na broń. Święte właściwości dają fajne obrażenia i skalują się z wiarą. W ten sposób mogę zrobić to, co tam wcześniej planowałem. Jednocześnie, dopóki nie spełnię warunków tego, co planowałem, jak tam mówiłem ostatnio, korzystać z dowolnej broni, rozwijając głównie wiarę. Więc tak, jej. No, i teraz kiedy to już mamy, nawet nie będę czekał, po prostu popioły wojny, oczywiście tak, i proszę, spadają tam obrażenia, spadają skalowanie bardzo mocno, nie wiem, czy jest to dobra decyzja, ale tak, i tak nałożymy, bo zgodnie z moim przekonaniem będzie to lepszy wybór i tak, niż to, co miałem do tej pory. Będzie biło więcej, nie wiem, będzie biło mniej prawdopodobnie, ale ma też jeszcze właśnie fajną właściwość, patrzcie. Strzelam pociskiem i mamy przez jakiś czas właśnie fajne święte obrażenia na broń dodatkowe. I tak, w ten oto sposób też demonstruje się mniej więcej to, jak będę chciał prowadzić tą postać. A konkretnie właśnie to, że będziemy się skupiać na tym, by mieć w miarę wysoką wiarę. Głównie pomyślałem o tym przez to, że spodobała mi się piromancja, którą posiadaliśmy. Ale też po tym, jak usłyszałem o bardzo ciekawej broni, dostępnej w tym okrągłym stole. Więc no. Oto i właśnie mój sekret. Zaraz podbijemy wiarę, ale póki co ja muszę się po prostu zastanowić, czy na pewno chcę już ją podbijać jakoś mocno,
czy może jednak preferowałbym jeszcze zwiększyć wytrzymałość i inne rzeczy, więc widzimy się za chwilę, jak już to przemyślę. No dobra, stwierdziłem, że w sumie najlepiej będzie właśnie już tutaj dobić 18. Co prawda celuję większą wartość, ale tak. A więc tak, 18, 11 wytrzymałość, żeby mieć no trochę więcej tej energii. I na tym na razie zostaniemy. Nie przejmując się niczym i tak, zeszło trochę czasu, bo w międzyczasie w sumie to domownicy mnie wołali w paru sprawach jak dla mnie, ale jak dla nich było to dosyć istotne, ale mniejsza. I teraz tak, kiedy mamy to załatwione, co by było następnym punktem w sumie mojej podróży, że tak nazwę, którą tutaj sobie zapisałem? Ja tak całkowicie szczerze, czy jest coś takiego wielkiego, ważnego? Czy kojarzę, że na pewno warto byłoby zrobić? No właśnie powiem, tak całkowicie... To bardzo wiem, więc powiedzmy, że sobie zobaczymy tereny. Tak jak mówiłem, no Margit, nie, nieważna nazwa. Może poczekać. Wolę być w 100% pewien, że jestem z nim w stanie wygrać, zanim wiecie, będę walczył i... No. Karabeuszy chyba są mniej podatne na święte obrażenia niż na tamte, ale dobra. Mniejsza skarbeusze łysz, po co z nim walczą, to w sumie nie wiem. Mniejsza. Skupmy się na tym, co najistotniejsze, czyli właśnie na tym i w sumie na odebraniu dzwonka. To chyba też będzie dobrym pomysłem, bo w sumie przekonałem się już sam, że jeśli się dzwonka nie odbierze od razu, to ta postać, która dzwonek daje, może sobie uciec po prostu. Oh, Ertri, grant me succor! Okay. You've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but, No, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Hite. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, young tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it, a fool and plumb mad to boot, simply obsessed with blood. Okay. What are you waiting for? My fort lies to the south. Oh, I see. Fret not. The great celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. No, dobra. I mamy questa. Ciekawa postać, muszę przyznać. I jestem też zaskoczony tym, że w sumie stał sobie tutaj na wierzchu. Wiecie, spodziewałem się, że będzie lepiej ukryty, ale jednak intuicja mnie nie zawiodła. Przynajmniej w tej kwestii jednej. Ale okej, okay, dobra. Okej, okay, jakimś tym się udało tutaj coś przejść jakoś tak dziwnie i... A w sumie tam na dole też były przedmioty do zebrania, o tym zapomniałem po części, więc tak, jeszcze tam weźmiemy. Po czym, jak mówiłem, szybko jedziemy po butelkę. Tak, wiem, że można się teleportować, ale jakoś tak... Zapomniałem tej teleportacji. A, i właśnie! Tutaj widzę, że jest skuteczne. Dwa uderzenia. Może nawet skuteczniejsze niż to, co było oryginalnie. I fajny taki złoty połysk jest po tym. A zobaczmy... Oj. Okej, czy nawet jak pociskiem przerwą, to i tak święte wzmocnienie nałożę. Nie trwa ono za długo, ale wiecie, za taką ilość skupienia na tym etapie gry, moim zdaniem warto. Ale przy okazji mamy teraz znacznie więcej wiary niż mieliśmy. Leczenie, nie wiem, czy jest jakieś dużo lepsze, czy w ogóle jest lepsze, ale okej. Użyjemy sobie jego, bo nie ma co innych rzeczy marnować póki co. I tak, no. Ja jestem zadowolony szczerze z tego, że to odkryłem. Przypadkiem, co najlepsze. Bo tak właśnie martwiłem się, czy będę miał jakąś broń na swoje ewentualne plany. Bo to, o czym wspominałem w poprzednim odcinku i dzisiaj mam nadzieję też pokazać, powiedzmy, że wymaga statystyk dużo większych niż jestem w stanie sobie zapewnić teraz. O, powiedzmy właśnie, strasznie się plączę, ale właśnie no... Głupoty po prostu gadam, zamiast się skupić na tym, co chcę przekazać. A takie jest święte wzmocnienie na ten miecz, czy na cokolwiek innego, bo podkreślam, nie wiem, czy będę z tym mieczem biegał, czy
nie rzucimy sobie świętego wzmocnienia na cokolwiek innego, właśnie żeby mieć jakiś tam może lepszy moveset później. Ale właśnie no, znaczy mi to jeszcze? Poniekąd może to być to określenie. Ale nie jestem pewien, czy do końca to chciałem przekazać. I dobra, kolejne miejsce łaski. Co ciekawe, wcześniej udało się pominąć skutecznie. I tak, jest tu jakiś las, jednak tym się nie przejmujmy. Jedźmy przed się. I miejmy nadzieję, że zaraz znajdziemy to, po co w sumie tu jedziemy. Okej, znowu jakiś głupoty paplam, przecież to jest oczywiste, że to znajdziemy. Idziemy tylko po tego głupiego dzwonka, pozwalającego przywoływać duchy. Nie jest żadna wielka tajemnica, której nie wiadomo gdzie szukać. To jest po prostu dzwonek. Ej, okej, tak i... Tu mamy rozpadlinę. Potem się nie przyjmujmy. Aha. Tylko inne tego typu rzeczy. Dobra. Nie przejmujmy się tym wszystkim, bo to już i tak niedaleko. Zaraz będziemy tam, gdzie chcę. Kwestią teraz skupienia, żeby nie zlamił. I w sumie potem jak już to zrobimy, to też, póki pamiętam, pójdziemy szybko pokonać tego kota. Wiecie, tego, co bronił innych popiołów, bodajże to był popioły. O, żebym teraz się nie pomylił. A chyba czarodzieja? Albo grupy szlachciców? No to tak, właśnie szybko się tym zajmiemy, pokonamy gościa. Potem nie było problemów. Aha. No dobra, problemów raczej w sumie bardziej to powinien powiedzieć po to, żeby mieć sobie te popioły na wszelki wielki, chociaż... Czy ja będę z nich w ogóle korzystał? Pewnie nie, ale znajdziecie takie achievementa, czy coś by tam potrzebne, więc no. Lepiej to zrobić dla świętego spokoju. A jak nie dla świętego spokoju, to chociażby po to, żeby no... móc... kiedyś ewentualnie, nie wiem, do jakiegoś zadania tego użyć, czy cokolwiek. Chociaż jakąś taką... kiepską mal dystrakcję i... Oczywiście, że nie ma. Tego się spodziewałem, powiedzcie mi. Że to oczywiste, że ta postać się nie pojawi, kiedy jej szukam. Ale mniejsze. Tak, jestem z powrotem, chcę coś kupić. I właśnie tak jeszcze póki tu jestem i w ogóle to... Butelka niesamowitego eliksiru. Dopiero to sobie świadomiłem, że on przecież, że on w sumie o niej tu pisał. Ja bym musiał być idiotą, że tego nie zauważyłem. Nie wiem. Ale dobra, mniejsza. Co my tu mamy? Kościana strzała z piórami, kościan bełt. Las kamień. Ożywcze peklowane mięso, ożywcze peklowane białe mięso. A powiedzmy, że kupię sobie później te przepisy też. Nie ma co się śpieszyć. Tarczki tak za bardzo nie korzystam, więc możemy póki co odłożyć. Standardowo dodajemy pochodnie, żeby w ciemnych miejscach móc sobie świecić. Jej, pochodnia. Dobra. A teraz tak, do tego grobowca, to było w tę stronę chyba? Coś tak? Bo szczerze nie za bardzo pamiętam, dlatego wiecie, tak teraz myślę. Ale tak, to jest chyba dobra trasa. A jeśli nie, no to cóż, możecie na mnie wrzeszczeć, że jestem idiotą, który nic nie potrafi. Już do tego przywykłem, więc no. Nie będę udawał, że potrafię grać w Eldena, czy potrafię zapamiętać, gdzie co jest. Jak najczęściej tak 20 razy to pomylę, zanim trafię w prawidłowe miejsce. Dobra. Chyba jednak idę dobrze. No tak, takie pojedyncze z pochodnią i tam będzie przejście. Swoją drogą, teraz będziemy mieli też okazję zobaczyć, jak się sprawuje ten święty mieczyk właśnie przeciwko temu kotkowi. Ja na to mówię kot, wiecie, ale to jest jakieś takie dziwne stworzenie, pujące ogniem, kamienne, złe, niedobre, niebezpieczne. No i coś jeszcze będziemy mogli sprawdzić? No jak się sprawdza w sumie przeciwko tym wrogom, którzy tutaj naturalnie się pojawiają i łażą. Dobra. Odpalamy utraconą łaskę. Gadamy oczywiście z nim. Właściwa śmierć oznacza powrót do złotego drzewa. Cierpliwości, przyjdzie czas, a koziony wyciągną się ku tobie. Leci dużo duchów w tym świecie. Tak, teraz te chochliki. 5 ciosów, czym 6. Ciężko mi określić. Tak,
Sprawdzimy, jak sobie z tym poradzi. 77. Wiecie, teraz nie wiem, czy to jest kwestia niskich obrażeń. Skłonności. Stawiłbym żoba. Ale dobra, jakoś to będzie. To musi być po prostu. Nie wierzę, żebym sobie miał nie poradzić. A lokacja sama w sobie jest dosyć prosta, więc czuję, że damy radę. Pomimo wszelkich okazji do sporych zlamień i tym podobnych kwestii, to damy radę. Jeśli tylko nie będę robił jakiś głupot. Chociaż dobra, 45-80, no... 35 obrażeń, czyli sporo. Patrząc na to, ile im bije naturalnie. Oczywiście też może być kwestia słabej broni, nie ukrywajmy, ten szeroki miecz mógł być w miarę okej na podstawowej formie, a teraz... trochę go zepsułem. No, ale tak, nie ma co płakać, nie ma co narzekać. Robiłem to głównie, jak już tłumaczyłem, po to, żeby móc w spokoju rozwijać sobie wiarę, mieć broń, która się z nim skaluje. Oczywiście, prawdopodobnie wcześniej czy później znajdziemy lepszą. Jak już to jest robione przeze mnie non-stop i tak, gadająca głowa. Witaj, tam u góry chyba niczego nie było. Przynajmniej nie kojarzę. A jeśli coś było, to możecie mnie poinformować. Nie potraktuję to jako spoiler. Po prostu chciałbym wiedzieć na wszelki wielki i... no! Śmierć będzie? Nie, minimalnie nie ma. Dobra. Łykam butelkę w takim wypadku. Tak, ciężko będzie pokonać się pomieszczącej tego bossa, tak bez wsparcia ze strony tych, jak to się nazywa, duchów. Ale no, trzeba, to damy radę jakoś. Uważaj, że tu jest pełno tych kamiennych. I dobra, schowam na razie to. 48. Moment wręcz prawie nic nie daje, no ale można by się spodziewać, mając takie słabe skalwanie z siłą. Dobra, piję butelkę. Bo tu mam teraz chyba S z siłą, albo nawet nie mamy niczego. W sumie nie jestem pewien. Wiem tylko, że krwawienie. Oczywiście. Musiała być śmierć. Musiała. Ale dobra, łatwo to będzie już wrócić, przynajmniej nie będziemy musieli się coś z tym wszystkim żerać. Damy radę. Damy radę, musimy dać radę. Dobra. No. I co tak w sumie, czy jest coś jeszcze coś takiego mogę wam powiedzieć w ogóle? A, poza tym, że właśnie... niby... boję się spotkania z Margitem, to i tak stwierdziłem kilka rzeczy, które mogą sobie się okazać totalnie głupie, a mogą się okazać ciekawe. Ale tak, pierwsza sprawa, spróbuję go pokonać tym razem bez używania Kaidan. Nie mówię, że nie będę walczył z Paczasem czy coś, bo do niego pewnie pójdę, ale tak, Kaidan nie ruszam, wiecie, chcę mi to trochę dodatkowego wyzwania. Chociaż tak, pewnie wezmę sobie na wsparcie Meduzę czy coś innego, więc no, tyle będzie z tego wyzwania. Ale tak, więc to jest pierwsza rzecz. I druga, stwierdziłem, że jeśli chodzi o to wszystko, to postaram się właśnie zrobić postać opierającą się teraz o wieżę. Na wieżę w sumie, nie o wieżę, trochę tak zlamiłem znowu słownie. Ale tak, opierającą się na wieżę, czyli głównie Faith Build. Jeśli trzeba będzie, to podbiję statystyki pozostałe, czyli na pewno to zrobię. Bo znajdziecie, mało będzie broni pod wiarę, z których będę mógł korzystać bez podbijania siły, zręczności i tak dalej, no ale w pierwszej kolejności właśnie chcę się na tym skupić, ewentualnie na życiu i wytrzymałości właśnie. Statystyki fizyczne będą trochę słabsze. I powiem szczerze, że właśnie skupiłem się na tym i tak zdecydowałem głównie przez to, że no, odkryłem to teraz niedawno osobiście na tej nowej postaci, jak sobie po prostu tworzę maga i poeksploruję Open World'a, by sprawdzić, i stwierdzam, że tak, magma bardzo łatwo. Ale momentem bym powiedział, że za łatwo jak na mój gust, łatwiej niż w Soulsach, jak się grał magiem. Ale tak, to co tam znalazłem, tak mi otworzyło. Kamień kwalski, jak miło, czyli z nich wypadałem, dobrze, wiem gdzie farmić, fajnie, fajnie. Otworzyło mi właśnie na takie różne odkrycia. Ja stwierdziłem, że właśnie taki build pod Faith, bardziej profesjonal, jest naprawdę ciekawym wyborem. A, bo broni trochę jest, co najmniej ja teraz znam dwie konkretnie pod wiarę i jedną póki co jeszcze. Jeśli tylko.
bo no nie miałem okazji sprawdzić tego. Jakoś tak po prostu mi się do tego nie śpieszyło. Drugą to już znalazłem osobiście, właśnie moim magiem i może nie dzisiaj, ale definitywnie będziemy musieli się z nią zapoznać. Chociaż osobiście nawet bym chciał dzisiaj, żeby wam pokazać, na czym stoimy. Ale tak, nawet jeśli dzisiaj ją spotkamy, tą broń, to raczej, mówiąc szczerze, jej nie ubiorę. Statystyki wymaga kolosalne. Bodajże ponad 20 zręczności, 15 siły i VR też trochę dużo. Nie pamiętam konkretnych wartości, wiem tylko, że zręczność była więcej niż 20. Ale dobra, mniejsza. Póki co zapraszam na starcie z ogarem, pochówku złotego drzewa. Tego ja nazywam koteczkiem, bo dla mnie to jest bardziej kotek niż ogar. I 84 też mówimy. Nie wiem, czy są to większe, czy mniejsze obrażenia niż to, co było wcześniej, ale wydaje mi się, że większe, więc jeśli ktoś może mnie sprawdzić, skontrolować, dopowiedzieć, to byłbym bardzo wdzięczny. A póki co skupmy się na tym, żeby tutaj nie zginąć. Halo, halo, halo. Halo, postać. Strzelaj pociskiem. I dobra, pochodnie już wzięłeś. Tak, wiecie co? Definitywnie jest łatwiej. Będzie atak. Wiedziałem, że złapię się w ten atak. Po prostu już to czułem. Okej, i znowu udało mi się złapać. Jednak tak jest dobrze. I... Nie gin, dobra. I strzel. Dobrze, i proszę. Stabilne FPS-y i broń, która się dobrze skaluje z tym, co chcę, oraz taki buff, zdecydowanie ułatwiają życie. I dobra, jednak to był czarodziej. Więc jej, mamy sukcesa. Gdyby nie to, że nie mam przypisanego tego jakiegoś fajnego gestu, to bym sobie go to szybko wykonał, a póki co wracamy do wejścia. I tutaj już nie ma czego szukać, więc jej. W końcu chyba pokazuję chociaż elementy tego, że jestem jakkolwiek ogarniającym gościem. Stanu prawdziwego ogarniania to jeszcze mi daleko. A tak, dobra. I teraz tak w sumie jak myślę, co jeszcze mam do zrobienia. Poza tym, że definitywnie muszę znaleźć nową lokację, jakąś taką, która przecież nie jest uznawana za tereny pogrobne, czy coś tak. Bo w ten sposób właśnie dowiedziałem się, że można odkryć bez zginięcia na Margicie wejście do Round Table, do okrągłego stołu. Ale tak, tym się zajmiemy za chwilę. Bo właśnie broń, po którą będziemy biegć, jest poza tymi terenami. Nie wiem, czy jest jeszcze coś, co tutaj takiego istotnego powinienem zrobić, zanim będziemy ewentualnie iść po broń. Czy mogę nawet już zdradzić włócznie? Chyba niekoniecznie, więc tak. Oczywiście wiem, że są rzeczy typu, no nie wiem, polowanie skarbeuszy, które pouciekały. Czy chociażby wejście jeszcze do bardzo fajnych kilku jaskiń, które przez przypadek odkryłem. Tam sobie głównie jednej, ale no. W głównej mierze chyba jednak przydałoby się pokazać wam to miejsce. Swoją drogą może to też pomóc co niektórym, powiedzmy, grającym, bo jestem prawie pewien, że może nie wszyscy, ale część z was nie wiedziała o tym, że da się tak tam dostać, gdzie chce się dostać. Więc tak, szopa burzowego tego, wzgórza. I tak, samo wzgórze będziemy zwiedzać, ale w kolejnym epizodzie, bo dzisiaj chcę właśnie pokazać wam tylko parę ostatnich rzeczy i ewentualnie już wyruszyć na podbój, że tak nazwę, tego, jak to się nazywa. Na podbój Margita, ewentualnie. Też nadal nie mam dzwonka. Wydaje mi się, że jeśli już tam pójdę, to dzwonek może przepaść. Naprawdę nie wiem, co już triggeruje warunki pojawienia się dzwona. No niestety. Może co, czy mam popioły? Nie, no mamy popioły wszystkie, więc nie wiem. Ostatnio właśnie, jak mówiłem, za pierwszym razem tak całkowicie, to mi się pojawiło w naprawdę dziwnych okolicznościach. A teraz w ogóle nie chcę się pokazać. Chyba, że to musi być w nocy czy wieczorem. Wiecie, taka sytuacja też może być, tak, i ewentualność, więc... Dobra, mamy co. Mamy co. Dobra, już rozmawiałem.
Tak, mogę przyzwać. Dobra. Dołanek przyzwania duchów, jej. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command, but briefly. Now it is thine. Dobra, dzięki, wiedźma. Forgive mine intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Nadal nie wiem, co jej tekst oznacza. Naprawdę, nadal nie wiem, ale... Może się przekonamy. I co? Kurczę, za dużo mam takich, powiedzmy, wspomnień związanych z tym, jak się typało w Dark Soulsach, żeby się przerzucić. Ja zapominam też o mapie często, ale dobra. Naprawdę, skupmy się teraz na tym, a nie gadajmy jakieś głupoty. I dobrze. Na konia. Wziąłem sobie na strugę, smugę. Ciężko mi powiedzieć, co on jest. Ale dobra, bierzemy pochodnie, żeby było jaśniej. Pochodnią widać też można machać po ludziach. Jadąc konno i tak. Chyba dobrze zjechałem z trasy. A żeby nie było, nie jestem pewien. Teraz się przekonamy i tak, dobrze zjechałem z trasy. To jest to właśnie miejsce, o którym chciałem z wami pomówić, w które chciałem wam pokazać. Jednak zanim pójdziemy do właściwego miejsca, to tutaj jest takie właśnie coś bardzo istotnego, moim zdaniem, czyli inaczej mówiąc, książka z przepisami. Ja sama w sobie daje ciekawe recepty. Proszę. Miękka bawełna, pigułek szybkości i strzała tęczowego kamienia. Jak działają te rzeczy? Nie jestem pewien. Ale proszę, na jakiś czas zmniejsza hałas i wrażenie od upadku. Tu teraz już widać, więc fajne. Pigułek szybkości zmniejsza krwawienie. Nawet nie wiem, jak to zdobyć, ale okej. Oraz strzała tęczowego kamienia. I tak, jak to działa, to nie wiem. Może będą jakieś naprawdę potężne, może nie. Się przekonam później. Ale no, ważne, że są nowe rzeczy. A to, co to za postać i tak dalej, nie jestem pewien, bo nie rozmawiałem z nią ostatnio, ale wiedziałem, że tępiec, więc... No właśnie. A, nie wiem, o co chodzi, ale okej. Of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the grand lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Oj, nie, nie, nie. Nie masz racji. Stormvale Castle still stands tall. Your thing. A, czyli nie można tak po prostu w kółko. Ale dobra, mniejsza. Pochodnia. I tak, jesteśmy już przy tym, jak widać. No nie, nie udało się. Zapadł się most. I możliwe, że spora część graczy w tym momencie poszła. Albo szukała, albo właśnie jeśli chodzi o to, to jakąś inną drogę znalazła do tamtego miejsca. Ja jednak właśnie tutaj pierwszy raz, jak byłem w tym miejscu, to tak na koniu. Okej, tego żuka ostatnio nie widziałem. Tego żuka ostatnio nie widziałem, więc... To jest dla mnie nowość. Dawaj żuk, dawaj. I co to jest? Prawa ściana. Jakieś nowe popioły fajne. Nie, ale wracając, tego żuka naprawdę nie widziałem, więc zaskoczyło mnie to, że teraz jest. Chociaż ostatnio jechałem w dzień, to może nie było aż tak widoczny. Ale tak. Więc co ja zrobiłem? No pojechałem tutaj, szukając jakichś dziwnych rzeczy, nawet nie wiem po co do końca. I proszę, znalazłem taki ładny tunelik. Dosyć długi, mogę wam powiedzieć. Aczkolwiek właśnie co najważniejsze, bardzo, ale to bardzo dobre, jeśli chodzi o swoją ukrytość. Fajny skrócik, potencjalny. Bardzo ciekawie właśnie przedstawione, jak tutaj, no widać zresztą.
Najważniejsze, prowadzący na ten most złamany. Początkowo jechałem tutaj, mając takie przeczucie, że no okej, okay, są jakieś rzeczy w Rogowie. Może jakieś przedmioty, ale no w sumie pewnie to będzie tylko taki most, czy w sumie przejście właśnie. Raczej powinno powiedzieć, które dużo nie będzie miało zastosowania czy sensu. Bo jedziemy wzdłuż zamku, to może w ostateczności dostaniemy jakieś wejście pomijając Margita. A ty proszę, jeziorna Jurnia. Czyś tak. Jesteśmy w nowej lokacji, której, mogę wam szczerze powiedzieć, nie zwiedzałem już tak dokładnie. Więc w tym miejscu jest naprawdę bardzo dużo tajemnic, pewnie i dla ciebie, drogi oglądający, i dla mnie. Tym zaraz się zajmiemy, a jednak zanim to, to pójdziemy jeszcze w miejsca, które mniej więcej kojarzę. Żeby właśnie pokazać, między innymi kolejny tutaj taki kościółek. Zazwyczaj takie kościółki, mogę wam powiedzieć, są miejscami śnie pozytywnymi. Proszę, mamy tutaj kolejne święte łzy oraz postać, którą można pogadać. I studied Plinstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. No. Damy mu runy, bo czemu nie? Bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only none of them are particularly great. No. I widzicie, mam tutaj do dyspozycji znajomego, który uczy nas właśnie takich nieszczególnie potężnych, ale zawsze jakichś zaklęć, więc fajne to jest. Ja jednak z tego nie będę korzystał, ale chciałem mu dać, bo jestem miłym człowiekiem i pogadajmy jeszcze trochę. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer, with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the Academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers, under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. No, i przy okazji jeszcze informacja o kluczu. Stone key. Without one, you can't pass through the Academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. No, więc taki właśnie malutki wątek tutaj się otwiera. Trochę informacji o naszej nauczycielce magii. A swoją drogą, to kiedy jeszcze dodam, potrafi czytać magiczne zwoje, więc tak. Sprawdziłem to po prostu ostatnio. I no. Lada moment będziemy już zajmować się tym, o co mi chodziło. Mam tutaj datek. Związany z doczytywaniem terenu, standardowa procedura, nawet w zaniżonych rozdzielczościach. Ale zanim coś, to proszę, mam tu jeszcze do czynienia z dosyć groźnymi trupami. Na szczęście mamy świętą broń, która jest skuteczna przeciwko nim. Oraz to najważniejsze, potrafi właśnie raz na zawsze się ich pozbyć. Mocno. Pokazać, czy tak tutaj w sumie przylazłem, pan powiedzieć, dla samego przyjścia tutaj.
Poza tym, że prezentują oni tutaj fajną magię. Dziwne, dobre. Poniekąd. A to chyba za bardzo powodów, po co tutaj wchodzić nie ma. Chociaż nie, dobra, mamy grobową kosę. No tak. Zapomniałem, że tutaj tą broń można wydropić, ale... A czym sobie nawet... Zapomniałem raczej nawet. Nie byłem tego świadom. Myślałem, że z nich się dostanie. Ale tak, co tu było? A tak, zły akademii, no tak. Zapomniałem już. To jest ciekawe, bo w sumie byłem tu niedawno, ale dobra. Mniejsza kosa. Czego ona wymaga? 17 sił, 13 zręczności. Krwawi. Uj. Ciekawa broń, może będziemy z niej korzystać. Co? Zwiększać na coś? Czy zmniejsza? Nie wiem. Ale zobaczymy, co ma ataki kosą. Podobny tylko do tego, co jest w trójce. Mhm. Jednoręczny jest ciekawie. Dwuręcznie też, okej. Nie jest najszybsza, ale jest dużą bronią. Mogłoby być ciekawie. Nie mam co prawda siły na to, żeby jej używać i nie wiem, czy można byłoby nałożyć święty efekt na nią. Ale no, wiecie, zawsze jakaś opcja. I dobrze, teraz tym się zajęliśmy. Resztą tej lokacji zajmiemy się kiedy indziej. W tym momencie idziemy zrobić coś, co wiem przypadkiem ostatnio. Po czym już tutaj nie wróciłem. W sumie nawet nie wiem dlaczego, ale tak. A konkretnie idziemy spaść na koniu. W konkretnym miejscu po to, żeby właśnie dostać się do miejsca, w którym jest ten most. Na tym moście naprawdę jest wspaniała włócznia, która jest moim zdaniem ciekawą bronią. Pod tym względem, że no, jest sama w sobie święta. Ktoś ma święte obrażenia. Czy jest to do końca święta broń, to tak ciężko stwierdzić. Mi osobiście ciężko stwierdzić. Ale no, ma święte obrażenia, skalowanie z wiarą, z siłą, z zręcznością. Nie najgorsze. Pewnie trochę lepsze niż to, co mam obecnie, więc no. Okej, i teraz tak. Łyknę to na wszelki wielki. Chyba tędy, tak? A, dobra. Tak. Nie. Tak. I proszę, tym razem wykazałem się lepszą umiejętnością niż jak to było ostatnim razem, kiedy totalnie lamiłem. Ale dobra, mniejsza. I tak, mamy tutaj właśnie wrogów. Kilku. Nic szczególnego. Tam bardziej szczególnego coś, bo mamy olbrzyma. Ale nadal nie przejmujmy się nim. Nie stanowi zagrożenia za bardzo, jeśli się go nie sprowokuje. No i jesteśmy w miejscu, do którego zmierzałem. Mamy przed sobą właśnie drzewną włócznię. Broń, która moim zdaniem jest obiecująca. 3 razy D, w porównaniu z tej 2 razy EID. Obrażenia, może święte ma trochę gorsze niż mieczyk, co ciekawe. Ale tak, jeśli tylko byśmy dobili 22 zręczności, jak się okazuje, mógłbym nosić ją dwuręcznie. Ciekawe też właśnie okazuje się, że mamy idealnie wiary. Wydawało mi się, że było więcej, ale dobra. Jako wielka włócznia, czyli niewielkie bronie, no nie jest najlepsze, jeśli chodzi o prędkość. Ale no, nawet dwuręcznie, czy jednoręcznie, ma tu przyzwoity zasięg. Bardzo. I sprowokowałem gościa. No widzicie, takie coś po prostu. Nie chcę zginąć, w jej, postać. No, więc mam po co przybyłem. Chciałem w sumie po co chciałem przybyć. Aha, wzywaj strugę, no i jedziemy. Jednak zanim pojedziemy gdzieś dalej, coś co... Chciałbym znaleźć tutaj chociaż jedno, wiecie, miejsce łaski. Po prostu jakoś takoś stwierdzam, że nie uśmiecha mi się zawsze spadanie z klifów. Więc no. A, i swoją drogą nawet nie wiem, kiedy uzbieraliśmy 2000. Może starczy na kolejny poziom, to bym sobie dobił chociaż, powiedzmy, że do 12 wytrzymałość. Po czym byśmy dalej przyinwestowali sobie w wiarę. Bo na ostatnią broń, którą chciałbym wam zaprezentować, i może nawet się dzisiaj uda, teoretycznie, potrzeba jej aż 30. I to akurat zapamiętałem, bo w sumie... Po prostu ciężko zapomnieć o broni, która wymaga tylko i wyłącznie wiary i to jeszcze takiej ilości. Ale dobra. Zobaczymy, czy uda się zdobyć, czy nie. Ja nie będę tutaj niczego spekulował, bo w sumie nie wiem. A póki co mam nadzieję, że dostaniemy wejście do tego round table. Tak, mamy to.
Dobra, dobra. Dobra, okej, okej. Zabierz mnie tam. I jak już tu będziemy, co będzie moim zdaniem super, to możemy zakupić parę rzeczy, może nawet jakąś włócznię sobie wezmę. Bo chyba dało się kupić jakąś taką nie najlepszą, nie najgorszą. A może nią będzie mi się lepiej warczyłowić niż tym mieczykiem, jeśli można ją na świętość zrobić. W ogóle tak, twierdza kongu stał i w sumie jeszcze póki tu jesteśmy, to warto by było też, póki pamiętam jeszcze o tym, co... Przedział ładunków, nie, to jest dobrze, wzmocnię butelki. W sumie nie wiem, czemu nie zrobimy tego wcześniej, ale tak, mamy butelkę plus 2, więc jej i super. A ładunek możemy dodać? Nie, nie możemy. A szkoda. Dobra. No ale jesteśmy tu, jest wszystko dobrze. Więc teraz tylko dostać tutaj gesta. I, aha, zamknięte? Wydawało mi się to otwarte. O, ja już się gubię naprawdę w tym wszystkim. Tutaj mamy do kupienia też fajne rzeczy właśnie. Nadal nie wiem, czym są dzwonki kuliste, ale tak. Mamy taką ładną zbrojkę, której jednak nie kupię, bo jest za ciężka. Buława. Powiem wam szczerze, nie testowałem, więc ciężko mi stwierdzić. Rapier. Mógłby być dobrą bronią czy coś. Oraz właśnie włócznia. Chyba od takiej włóczni bym sobie zaczął testowanie ewentualnie. Ale to nie teraz. Na razie te właśnie moje runy wolę poświęcić na coś innego. Chociaż nie, dobra. A, to jest głupie. Muszę je wydać od razu, jeśli... Mamy zrobić to, co sobie zaplanowałem. Dobra, gadałem już z nim ostatnio, więc tak. Rodelice? Co? She has a gift for spirit tuning. Co? I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. A nie wiem, o jaką dziewczynę chodzi, ale okej. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the whole. Dobra, to w sumie było mówione już wcześniej. Dobra. I tak, czy jest coś ważnego? A, w sumie nie jestem pewien. A, wiecie co? A, nie kupiłem włóczni, tak, mam to sprawdzić. Mniejsza. Ale on tutaj coś mówił o tej dziewczynie, jakoś ktoś powiedział tutaj na RRR coś. A... Właśnie... Jak kojarzę, że to może być ona, ale co ona tu robi, to ja nie wiem. Nice to see you again. My name is Roderica. I should have told you sooner. Też. Isn't this place impressive? A, chwila, no tego nie mówiłem. Mi się wydawało, że skądś kojarzyłem to z nią. A, może ktoś już to powiedział ze znajomych. Mniejsza. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Proszę, co powiedział Kowal, okej. Some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold, so I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent, I suppose I'll ask Master. Dobra, zobaczymy w ogóle co z tym. Bo takie ciekawe się to wydaje. Dobra. Na mniejsza, no tutaj stoi po prostu. Czyli to pewnie jest jakiś taki na później kwestia. Gadajmy tutaj wszystkimi. Dobra. Okej, wiecie, przeklikamy wszystko, żeby to było jasne. On? Dobra. Dobra, okej. Spokojnie.
Chyba był jeszcze jakiś jeden. Siedział. Ha. Ja nie rozumiem tego, co tu się dzieje. Welcome to the round. I teach incant and explore this so that one day. Dobra, okej. Okay. Tak, dostrzegam przewodnictwo, okej. Okay. A czy inkantacji, co tu mieliśmy konkretnie? A, widzę, że to było. A, no nie było tego wiele. Okej. Okay. Szczerze, wezmę sobie zdecydowanie tą procę. Ale to jeszcze nie teraz. Zanim to zrobimy, chociaż. Dobra, to może być głupie. Zanim to zrobimy. Na razie spróbuję wydać jak najwięcej na poziomy. Tak może być. Cudowni, 12 i. O, następnego poziomu już nie zrobię. A szkoda. Dobra. Ale jest okej. Okay. I skoro więcej poziomów nie mogę zrobić, co. Idę zrobić coś naprawdę głupiego, więc. Jeśli mamy robić takie głupoty, to chociaż. Chociaż wezmę sobie jakieś. Właśnie te inkantacje fajne. To, co robimy, jest ryzykiem utracenia. A tych run. O ile to, co mi powiedzieli, to jest w ogóle prawda. Ale dobra, mniejsza. I tak, leczenie zostawiamy, a tutaj sprawiła na chwilę dłoń w promienie, w płomieniach. Wielkie różnicy, co nie ma, 11 do 10, dobra, weźmy standardowo naszą wyrzutnię płomieni. Teraz, będąc tak wyposażonym na zakończenie całego epizodu, niestety jednak z Margitem się nie udało. Robię coś, co. Nie wiem, czy będę robić. To jest pierwsza rzecz. A druga, widziałem tu wcześniej mnóstwo plam krwi, dlatego może to nie jest dobry pomysł i. Okej. Jednak działa. Teraz tak. Wejdziemy. Ta i. No. Właśnie, przed tym zostałem ostrzeżony. Grzeczny ukłon. Ciekawe. On ma jakąś mroźną kosę. I odmrożenie nas zabiło. Ale tak, dokładnie mówiąc. Ponoć, jeśli się właśnie uporamy z jakimś. Z tym gościem, to jest tutaj jakaś potężna broń dla wiary. Spróbujemy jeszcze może raz. Wątpię, żeby to, wiecie, miało zmienić rezultaty. Ale no, sprawdzę. Dla samego sprawdzenia. I tak. Dodać. Prawdopodobnie te moje runy bym tu stracił, już nigdy ich nie wyniósł. Chyba nic do dodania. Warto będzie, wiecie, spróbować sił przeciwko niemu. W taki sposób, żeby. Być głównie mojego battle arta. Dobra. A, co to? Halo? Okej. Okay. Idealnie unika mojego battle arta. Robi dużo przewrotów. Okej, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, co on tutaj zrobił. Okej. Okay. Kosę ma nie dość, że mroźną, to jeszcze krwawiącą. I zginęłem. Za wolno ten battle art wchodzi. W ogóle ciekawe, co on tam robi konkretnie, że tak się dziga. Ale no cóż. Chyba będę musiał naprawdę zdobyć jakąś lepszą broń na starcie z nim. Ale widać, że jestem w stanie go pokonać, więc odcinek ma już 53 minuty, a ja. Chcę i tak z nim dalej walczyć. Będziecie na pewno wściekli. Ale tak. Sprawdzimy się. Ja po prostu nie potrafię się poddać, a. No, chcę zobaczyć, czy to prawda, co słyszałem. Bo szczerze, to chyba najbardziej wiarygodny z moich znajomych mi to powlecił, więc no, chcę to sprawdzić jak na stówkę. To. No, nie wierzę, jestem na dwa strzały od niego. W sumie to ma sens, ma patrząc taką małą żywotność. I może to w sumie sugerować, że nie powinienem tutaj przełazić. W sumie to, jeśli na dwa strzały jestem od niego tak po prostu, nawet jak on się nie stara. Tak, chyba lepiej by było, gdybym. Lepiej by było, gdybym w ogóle się do niego nie zbliżał, więc.
Jeśli tam naprawdę jest ta broń, to możemy sprawdzić kiedy indziej, a póki co... Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i... No, że mimo tego, że nie pokonaliśmy żadnego bossa takiego bardziej znaczącego, to... I tak jesteście zadowoleni z tego, co robimy. Następny odcinek to będzie już starcie z Margitem. A ja w międzyczasie zdobędę 600 run, żeby zobaczyć sobie, jak działa ta włócznia, czy da się... no, zakląć na świętość, chociaż... Wiecie co, nawet nie będę czekał na to wszystko. 600 to są 3. Zrobimy to na wizji. Żeby potem nie było, że coś nie tak. W sumie co by miało być nie tak, to ja nie wiem. Jestem dziwny, wiem. I o, a teraz drzwi się otworzyły nagle. I ktoś tu jest. What do you need? I have little time to spare. Okej, okay. Co to znaczy gość w tym domu? Are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace, lay low the shard bearers, and claim for yourself a great rune. Okay. And the doors to the Round Table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the two fingers. Okay, dobra, czyli już mam jakiś cel. To w sumie tłumaczy, dlaczego z tym na GE mam niby walczyć. Wiecie, po co mam iść do tego zamku? Ostatnio tego nie widziałem, ale dobra. Mniejsza z tym, jak mówiłem, bierzemy włócznie. Może potem spróbuję sobie też inne bronie, ale póki co tak, włócznie. Wydaje się być najlepszym wyborem, jeśli chcę mieć chociaż trochę zasięgu. I no, marnując wasz czas nadal, zobaczymy jak to będzie. Ja oczywiście, jeśli można, faktycznie z tego korzystać, potestuję to sobie już jednak prywatnie. Myślałem, że nie żyjesz, co? A o Rodrice? Można znowu z nim gadać? Cofnij wzmocnienie. I czy można na nią nałożyć? Można. A co ciekawe, 9 zmienia się w 19. Przy tamtej broni ile? Też 19, dobra, bo wiecie, wydawało mi się, że to trochę inaczej jest, nie wiadomo czemu, ale okej. W takim wypadku mamy świętą włócznię, którą się pobawię. I na zakończenie, zakończenie. Jeszcze zobaczymy. Ładna włócznia. Jeszcze raz pogadam. Zapiekujesz się nią? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. Ona tego chce. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Aha. Okej. Okay. Czyli jakieś większe coś tutaj się nam zaczyna. A ja chciałem kończyć odcinka. Okej, czyli nic się jednak z tym nie zrobi. Dobra, to teraz już tak definitywnie kończymy, no. Więc trzymajcie się, no i hej.